Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Nek i wracamy do przygód Geralta z Rivii. Tempo! Od razu śpieszę z wytłumaczeniem, iż zrobimy sobie zadanie poboczne, gdyż już tam troszkę przebyłem do przodu i okazało się, że to zadanie poboczne zostanie nam, że tak powiem, odebrane, czy w sumie nieukończone, przejdzie do statusu nieukończone. Ze względu na to, że jego bohaterka zostanie przeniesiona w inne miejsce. Dlatego nie wiem, czy w ogóle to, co powiedziałem, było jakoś tak w miarę logiczne i zrozumiałe. W skrócie, musimy zrobić to zadanie, bo inaczej przepadnie. Zobaczymy, co to będzie, jak to będzie. Czy będziemy mordować? W każdym bądź razie mamy się spotkać z Yennefer jeszcze na Skellige. Widzę, że zadań. Dobra. Wynoś się z wioski, ty jałowa dziwko! Lepiej wypluj te słowa. Święte miejsce zniszczyłaś! Bogowie ci tego nie darują! Nie chcemy cię tu, wiedźmo! Ten pentakuga używy oczy. Dobra, zobaczymy, co ona chce. Zawsze potrafiłeś zjednywać sobie ludzi. No właśnie. Sprowokowali mnie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Wiadomo, co się z nim stało? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli go u wybrzeży Hindarsfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to pewnie skończył jako karma dla ryb. Niekoniecznie. Muszę się dowiedzieć, co się z nim stało. Po co? Znałaś go? Nie, ale to nie on mnie interesuje, tylko jego dżin. Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. No, czyli jednak to może być przydatne. Wiesz, że ten czarodziej w ogóle miał jakiegoś dżina? Tak wynikało z jego ksiąg. Opisywał, w jaki sposób go spętał i czerpał energię z jego mocy. Gdyby miał dżina, to nie zagroziłaby mu żadna burza. Wystarczy, że wypowiedziałby życzenie. Chyba, że nie miał już życzeń, albo stało się coś nieoczekiwanego. No dobrze, to czego właściwie ode mnie oczekujesz? Że pomożesz mi znaleźć dżina. Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. No dobra, pomożemy jej. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. Że nie mamy z nią wzorowych relacji. Ale zdążyłaś wszystko przygotować. Owszem. Skąd wiedziałaś, że się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. Kurczę, to jest masa zadań. Prowadź. Choć raz mógłbyś przejąć inicjatywę. A pozwoliłabyś mi? Zależy w czym. Blady jesteś. Też wczoraj popiłeś. No cóż. Podsumowanie. Statek z dżinem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A czy mógłbym odłowić? Nie. Czy mogę sobie usiąść tutaj? Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Pamiętam, Jaskiero mało co nie stracił głosu. Co
Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędzasz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi pod kluczy. Uważaj, czego sobie życzysz, a jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Ja. A jeśli chodzi o potknięcie, nic się nie śmieć, są zabawne. Dziwnie tutaj wyświetla. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie. Dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. O, super. Krydery Town! Gotowe. Uważaj na siebie. Jak tam kąpiel? Ciepła woda? Bardzo śmieszne. Jak idzie? Jen, wiesz, że nie lubię, jak mi czytasz w myślach. Nie czytam się w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku i jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. O! Połamane maszty, kawałki burt i całe mnóstwo utopców. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leże. Jest też galion klanu Drummond. To nie ten okręt. Wracaj na górę. Super. A to jeszcze coś mamy. Do przeglądnięcia. A właśnie. Troszkę sobie ogarnąłem z powrotem pływanie. Co nie ma ciekawszego? Chyba już nie. Tam, gdzie zaprowadzi nas ślad. No cóż, popływamy sobie z Yennefer. Posłuchamy, jaka z niej jest naprawdę suka. Co zrobisz, jak już znajdziemy Gina? Poprosisz go o piękny dom, ten pałac, na końcu zechcesz zostać królową? Dalej mówimy o Ginie, czy już o złotej rybce? Bez różnicy, ważne, że spełnię życzenie. Jakie jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. No cóż, Geralt kiedyś wymyślił sobie kiepskie życzenie. Tu coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dżin się tam nie chowa. Ten wrak leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Rozejrzyj się, tylko uważnie. Szukaj czegoś, co wskazuje, że to statek czarodzieja. Oj. Coś mi się... Coś to było. Piękna robota. Co tam masz? Ruch wojenny z symbolami rodowymi klan jest i skrzynia z łupami. Bardzo stara. Musiała się zsunąć z wraku Drakkara. Da się otworzyć? A co, masz nadzieję na skarb piratów? Mam nadzieję znaleźć Gina. Spróbuj ją otworzyć. No, to się nazywa łup wojenny. Masz Gina? Nie, ale mam coś, co dla mnie może być równie cenne jak dla ciebie Gin. A, w górę, w górę, w górę, w górę płyniemy. Tu jeszcze coś... Jest. Aha, to jest to. Co tam masz?
Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. Oj, tu. Tu płyniemy. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. Torut Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Ten drakar należał do klanu Dimun. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony drakar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej. Serio? Szne skurwa uparta. I może sobie po prostu odpuścić. Jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła, tam na dole. Zdecydowanie wolę obserwować sprawy. Jak wtedy, gdy szukaliśmy smoka i lawina strąciła nas ze ścieżki. Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki, pamiętasz? W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płynął strój. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam tuż przed oczami. No tak. Nie do końca wisiałam tak u pasa, ale... O, mamy jakieś... Te skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie, sprawdzę to. Ach, serio. Dobra, chciałeś to dymaj pod wodę. Coś tutaj mi się mrygnęło. Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Eis fajte weiden en eichte ilweit! W sumie to taka mocniejsza... To nie był meteoryt. Świata mogłaby zostać. Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie, skały i wszystko, co było w zasięgu sfery teleportacyjnej. To już... Nie cierpię portali. Chyba... Eis fajte weiden en eichte ilweit! To jakaś syrena pływa. Srebra, sztuczce wysadzane perłami. Ten statek należał do kogoś majątnego. Amos do biedaków nie należał. To może być jego łódź. Dobra, mamy tu coś, możliwość przeklęnięcia tego. Szczerze mówiąc, zaczynam troszkę żałować, że wziąłem udział w tym. Aha, mamy już wrócić, dobra. Ojku. No, głęboko zanurkowałem. Momentami mam wrażenie, jakbym... wcale nie wypływał. O dobra, jest jednak tafla. Tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część. Z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też Jin. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. O! Nie, tylko nie pan. Nie marudź. Raz, dwa... Na trzy. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Na trzy się przenieśli. Tak,
Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Wiem i chcę się dowiedzieć, do czego ty chcesz jej użyć. Nie zadałabyś sobie tyle trudu, gdyby nie chodziło o coś ważnego. Fakt. To jest ważne. Nawet bardzo. Ile to już trwa, Geralt? To między nami. 15, 20 lat? Do przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka dżina. A więc o to ci chodzi. O moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś dżina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Chyba nie będziemy protestować, nie będziemy się dopytywać dlaczego, tylko po prostu uznamy, że... Rozumiem. Chcesz wiedzieć, jak to będzie, jeśli przestanie łączyć nas magia. Dokładnie. Chcę wiedzieć, czy jeśli skończy się magia dżina, coś między nami pozostanie. Zróbmy to. Też wiele razy się nad tym zastanawiałem. No właśnie, a teraz jesteśmy o krok od tego, żeby poznać prawdę. Chodź, przeszukajmy statek. Wszyscy miałem mówić, jaki statek, przecież tam w oddali była jakaś kurwa wieża. Ale jednak statek. Niezły ekscentryk z tego Amosa. Zażyczył sobie, żeby dżin przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Dżiny są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w pewien sposób. W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z twojego życia, dobra? No cóż. Nie ma tu nic ciekawego. Nic tu więcej nie znajdę. Nożyczki i oczywiście jen poleciały tam, gdzie coś pewnie faktycznie znajdziemy. Or not. Czy to posługiwanie się zmysłami Geralta sprawia, że mam wrażenie, że on jest pijany, a nie jakiś używa swoich, nazwijmy to przekornie, supermocy. Interesujące. O nie, nie będziemy tego podnosić jeszcze. Tajemnica tajemnic, Agnes z Glanville. Mocarstwa żywiołów, Gian Battista. Czarodziej pewnie tu sypiał. Gwiazda tańcząca. Chyba miałem to ulepszone. Tak mi się coś kojarzy, że ten... To będzie jakaś petarda chyba. Z baby wodnej, dwa rytu są, a tu będzie... Czego tu nie mam? Aha, tutaj już nie mam do oleju. Hybrydom... Co to jest? Eksploduje ogniem i podpala okolice, przez to przeciwnicy mogą zająć się niszczy gniazda. Otworów, super. I teraz mamy od razu ulepszoną. W końcu. Jak mi dobrze, że w końcu się to odnalazło. Dobra. Mamy coś fajnego. I teraz szukamy dżina. Niczego więcej się tu nie dowiem. Nic tu więcej nie znajdę. To jeszcze jest jakiś wór. To ciekawe. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Krew. Albo ktoś był wleczany po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Dobra, za chwilę będziemy pewnie podnosić tamtą szafę. To ciekawe. Czyli jednak nie, Gina nie będzie w tej flaszce. O, tu miałem interakcję.
Ciekawe, czy to dźwigniemy. No, mocarz. Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? Trupa, no. Co może Geralt znaleźć? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Subtelna jak Armia Czerwona. Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd choćby na szczyt góry. I Jean spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. No cóż, żartowniś. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. Dobra, tylko nie bardzo czaję, czy przy użyciu tych pieczęci ona wezwie tego Jeana, czy o chuj tu chodzi. Można zapisać? Można, bo tak... Dziwne przeczucie, że może się za chwilę tutaj jakiś ziazi nam stać. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Jeana. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. O, oh, Jesus. Helm Jean! Briefcase'em Gjar! Case at Disclair! Gwerit Mekasel! To nie uda się, czy się nie uda? Chyba się udało. O, fuck! Że masz jakiś plan. No. Może się zamienimy. Przynajmniej, jak mam go osłabić? Ja pierdolę. Dobra, może się troszkę... Tańczymy! Wiem, kurwa. Ah, fuck. Kurwa, szaleństwo. Się udało. Mam cię! Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Jesteś wolny! O
Dosyć wspaniałomyślnie. Teraz powinno być coś na zasadzie... ucichło. Tak, już po wszystkim. Jak czujesz się jakoś inaczej? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Aha, i teraz pewnie będzie sekwencja dialogu, która ma sprawić, czy dalej coś do siebie czują. Lepiej się czujesz? Mówiłam ci, że nic mi nie jest. Przede mną nie musisz udawać twardszy niż jesteś. To była ciężka walka. Może nie tak jak ostatnia, kiedy ujarzmialiśmy Gina, ale jednak. W ogóle nie ma porównania. Wtedy ucierpiała połowa Rindy, a teraz tylko trochę się zmęczyłam. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. No, szczerze mówiąc, to nie odmówilibyśmy, bo w sumie pomysł jej był całkiem spoko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Serio? Takie dwa pytania teraz? Ja to chciałem jakoś delikatnie załatwić. Tutaj wpadłem cię powiedzieć, wiesz co, sorry, Jen, ale... Ale Triss, a nie tak, przykro mi, nie chcę już być z tobą, no. Bez sensu. Kurwa. Ej, to w tym momencie zburzyło całą moją koncepcję, jak będziemy rozwijać wątki miłosne i... Może Jean jednak nas szukał. Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Tylko jestem brzydszy, bo wypiłem trochę eliksirów. Och, cię, Jen. A ja żygam tęczą i co? Buzi, buzi, dopci, dopci. Nie chcę na to patrzeć. A, co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. No dobra, idziemy na całość. Może przetestujemy też inne rzeczy? Amos miał tam całkiem przytulną kajutę. Kurwa, pan... Geralt, nie przeciągaj strony. Będziemy mieć jeszcze mnóstwo czasu na zwiedzanie przytulnych kajut. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy. Ale tu pięknie. Skaligijskie duchy nam sprzyjają. Tak, portal, ona znikła, Geralt został. Będziemy, kurwa, z tej zajebistej góry wracać sami. Czy nie, może jednak resztki przyzwoitości i że tak powiem, obrzydzenia Geralta pozwolą na to, że jednak skorzysta z teleportu, nie będziemy zapierdalać z jakiejś wygwizdołka. Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co oj, teraz? Impossible is nothing. Cóż, ja jadę do Wzimy. Musimy przecież złożyć raport cesarzowi. Ciri to nasza sprawa.
i tylko nasza. Możliwe, ale nie tak się umawialiśmy z Emhyrem. Musimy się z nim spotkać. Bardzo jesteś lojalna wobec swojego mocodawcy. Jest też twoim mocodawcą, mój drogi. Nie zapominaj o tym, bo może być, że sam ci wtedy o tym przypomni. No ale chwila. Dobra, niech będzie. Jak trzeba, to trzeba. Gdyby nie Emhyr i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. No, okej, okay, przekonała mnie. Jezu Maria, potem... Cóż, jedź, jeśli musisz. To nie zajmie długo. Trzymam cię za słowo. Ja jadę po Umę do Barona i potem prosto do Kaer Morhen. Dołączę do was najszybciej, jak będę mogła. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. No dobra. Jest to coś ciekawego do zebrania? Kasko, bla bla bla. O, my tu mamy nasz schowek. Z niego skorzystamy, bo sobie przerzucimy to przede wszystkim to, a cała reszta pewnie będzie na sprzedaż z tych rzeczy. Nic. Dobra, niech mi ktoś powie, jak stąd wyjść. Dobra. Dobra, zrobię sobie zapis taki porządny i. Pierwsze to zrobimy szybką medytację. Niech będzie te 2 godziny. Do czego zmierzam? Nie chciałbym, żeby mi uciekły jeszcze jakieś zadania poboczne, więc nie będę spoilował. Dobra, ale nie, tak serio. Tu chcę. Okej, okay. I tak, dokładnie tutaj. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Dobra, jedziemy do tego kasztelu. Tak się zamyśliłem w tym momencie, ale... Ale... Gdyby się odważył Staronowi stajnie podpalić na sam Baron. Z okazji, że to jest płatnerz, to może sobie wszystko naprawimy. Co? Napraw wszystko. 129. Nie najgorzej. I czwóreczka bywaj. Dobra. Ciśniemy do tego cudownego i, że tak powiem, zapoznamy się z retoryką według Geralta. Dobra, zobaczmy sobie te zapiski tylko. Szkutnik z równika przerwał wszystko, czyli on będzie dawał karty.
A z tym nie grać, bo przewiduje coś tam, przyszłość, przeszłość, cokolwiek. Idziemy tutaj. No. Przychodzę zabrać umy. Musisz poprosić barona o zgodę, a tak się składa, że go nie ma. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Kozak. To byłby błąd, śmiertelny błąd. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. W sumie to samo przyszło mi do głowy. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Dobra. Poszło gładko. Ty, białowłosy, też wyglądasz jak wczoraj pochlep. W sumie to pochlał tych eliksirów, ale chyba już wygląda okej. Dobra. Zabieram Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żab i nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. No. Coś on taki bojowy nastawiony, bojowo nastawiony jest. Cześć, mały. Jest i umarł. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermora. No, w końcu. A spotkamy tam znajomych, których naściągaliśmy. Będzie Leto, będzie Keira Metz. Będzie cała wesoła gromadka naszych przyjaciół. Dość już wybuchu. Jedziemy. Sobie dosyć grzeczna ta umma. Myślałem, że to będzie się coś wyrywać, coś uciekać, a tutaj całkiem tak na spokojnie. Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. W sumie śmieszny ma ten nocnik na głowie. Dobra, prowadź. Dosłownie wygląda jak nocnik, jeszcze taki malutki dzióbek, chyba żeby wbić w ziemię, w podłogę, cokolwiek. W sumie to była ta scenka ze zwiastunów. No i zobaczymy, co cesarz Emhyr ma nam do powiedzenia ciekawego. Albo co mamy my mu do powiedzenia. A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Zjen. W
Wasza cesarska mość, Yennefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Dobra, nie będziemy mu się stawiać. Jak wasza wysokość sobie życzy. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę. No szkoda, że nie kopnął umy. Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj, rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Dobra. Powiedzmy, co i jak. Prześledziłem te 3 tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem. Ale o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego watażki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Kurde, to tak troszkę dziwnie, szczerze mówiąc, inaczej to odbierałem, ale skoro oni tak mówią, to wierzę na słowo. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę, ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Wafeil Elaine Kedmilfoli, Gledivdorn Eptenaid, Bundro Itne Iahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Ale ten cesarz ma paskudnego ryja. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. Dobra, prawda jest taka, że będzie chciała spieprzyć, to i tak spieprzy. Niech tak będzie. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Zobaczymy, co nam Yen powie. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem, a... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Takie chwile są najlepsze. Pokłóćmy się przy innej okazji. I w sali, która ma mniej uszu. Jasne, jasne. No dobrze. To jak możemy odczynić klątwę Umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z Umą i Płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Czy Uma sobie dłubała między palcami, a potem wąchała palec? Jadę. Ostro. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa.
Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Super, jedziemy do Kaer Morhen w końcu. No, nie mogę się doczekać. Napijemy się może znowu wódki z Leto. On był dobrym kompanem. Jak się Uma śmiesznie tarł. Samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. Cię tu nie było. Za długo. Dziadek Vesemir. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. A właśnie. Niech no się przyjrze. Liczne deformacje oczy, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... No już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? O tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. No tak. Yen już jest? Jest, a jak? No kurwa, pyta się, przecież ona się teleportowała. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. To było dobre łóżko. Ja mu jej powiedziałem. Solidna dębowa rama, puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. I wszystko jasne. Nie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. Co planuje Yen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. Gdzie, no są, dobra, wszyscy? Gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy. Miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Oj, my tego nie oczekujemy w ogóle. Dobra. Ale zanim wszystko tutaj rozkręcimy, to muszę się z wami pożegnać. Myślę, że wystarczy taka długość materiału. I cóż, i... Płotka! Co ty kurwa robisz?
Widać, za długo gramy w Wiedźmina, już nawet płot co odpierdala, także krótko i treściwie. Jeżeli wam się podoba jej pozycja, zostawcie łapkę w górę, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie, hej!